Bardzo się cieszę, że mogę zaprezentować temat osoby konsekrowane w oczekiwaniu na nadejście Królestwa Niebieskiego. W posynodalnej adhortacji świętego Jana Pawła II Vita Consecrata, która poświęcona jest życiu konsekrowanemu i jego misji w Kościele i świecie, czytamy następujące zdanie. Dążąc do przemiany świata i życia, w oczekiwaniu na ostateczne oglądanie oblicza Bożego, zarówno monastycyzm wschodni, jak i zachodni zawsze stanowił i stanowi znak komunii z Bogiem i ludźmi. Jest gościnnym domem dla szukających Boga i spraw duchowych. Życie zakonne od samego początku stało się przede wszystkim szkołą wiary, nadziei i miłości. Osoby konsekrowane, doświadczając miłości Pana Boga, tą miłością żyją i tą miłością pragną dzielić się z drugim człowiekiem. Stąd też istotę powołania zakonnego pięknie ukazuje nam postać świętej Teresy z Lisieux. Jako karmelitanka zastanawiała się, jakie jest jej miejsce w Kościele. Oczywiście szukała przez wiele, wiele dni, aż przyszedł moment, gdy wzięła do ręki Pismo Święte i w wielkim zachwycie krzyknęła: w sercu Kościoła mej Matki będę miłością. Wiemy doskonale, że sercem Kościoła jest Chrystus, bo Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Stąd też możemy powiedzieć, że każda osoba konsekrowana w sercu Jezusa odnajduje swoje powołanie, swoją konsekrację i swoją misję. A więc możemy powiedzieć, że powołaniem każdej osoby konsekrowanej jest przede wszystkim miłość. Oczekując tutaj na ziemi obietnicy Królestwa Niebieskiego, osoby zakonne czynią wszystko, aby Chrystus tu na ziemi był znany i był kochany przez każdego człowieka. Dalej czytamy w tej samej adhortacji świętego Jana Pawła II następujące słowa. Osoby, które poświęciły swoje życie Chrystusowi, żyją pragnieniem spotkania Go, aby ostatecznie zawsze z Nim przebywać. W patrzewni swego Pana pamiętają, że nie mamy tutaj trwałego miasta. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Zatem jedyną tak naprawdę i konieczną rzeczą dla osób konsekrowanych jest poszukiwanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Poszukiwanie Królestwa Niebieskiego wiąże się przede wszystkim z zaangażowaniem. Stąd też nie mówimy tutaj o postawie bierności, ale przede wszystkim o postawie dynamicznej. I w tej postawie poszukiwania Królestwa Niebieskiego dostrzegamy takie trzy płaszczyzny. A więc pierwsza płaszczyzna to jest to dążenie, to jest to poszukiwanie oblicza Bożego. Druga płaszczyzna to jest odkrywanie i zamieszkiwanie. I wreszcie trzecia płaszczyzna to jest wzrastanie. Poszukiwanie oblicza Bożego. W psalmie 27 czytamy słowa: szukam oblicza Twego, Panie. Poszukiwanie oblicza Bożego, ono wiąże się z pewnego rodzaju trudem, z pewnego rodzaju wysiłkiem, ale również i ze zdolnością do podejmowania ryzyka. Nade wszystko w poszukiwaniu bardzo ważna jest postawa wierności. Poszukiwanie czegoś, co jest cenne, ono determinuje. Jeśli my poszukujemy czegoś, co dla nas jest ważne, istotne, to podporządkowujemy temu poszukiwaniu całość naszego życia. Tym bardziej, jeśli chodzi o konkretną osobę. Jeśli zatem ktoś kogoś kocha, to poszukuje go nawet w nocy, w
wtedy, gdy jest zimno i gdy jest deszcz. Poszukiwanie ukochanej osoby może nawet doprowadzić do bezsenności. Dlatego w poszukiwaniu oblicza Bożego, w poszukiwaniu miłości nie ma przede wszystkim lęku, nie ma strachu, ale również wszelkie przeszkody i wszelkie bariery zostają pokonane. Poszukiwanie ukochanej osoby to pragnienie w ostateczności ujrzenia jej oblicza. I to poszukiwanie Boga, który jest miłością, stanowi fundament życia zakonnego. Jest to, możemy powiedzieć, tęsknota za odwieczną miłością, która zostaje wpisana w serce człowieka. Natomiast zło, które jest obecne tutaj na ziemi, bo zło obecne jest przecież w świecie, czyni wszystko, aby człowiek odwrócił uwagę od oblicza Boga, albo możemy powiedzieć jeszcze bardziej biblijnie, aby człowiek odwrócił uwagę od drzewa życia, a skoncentrował się na drzewie poznania wiadomości dobra i zła. Pojawiają się zatem w tym poszukiwaniu oblicza Bożego tu na ziemi różnego rodzaju trudności, a w sposób szczególny doświadczamy działania odwiecznych trzech pożądliwości, o których pisze święty Jan Apostoł w pierwszym swoim liście. A więc jest pożądliwość oczu, która sprawia, że w człowieku rodzi się nienasycone pragnienie posiadania. Następnie pożądliwość ciała, która przyczynia się do nienasyconego pragnienia przyjemności. I wreszcie pożądliwość zwana pychą żywota, pragnienie panowania. I te pożądliwości, zobaczmy, one próbują nas zatrzymać w tym wymiarze horyzontalnym, a więc wymiarze doczesności i pewnego rodzaju zadowoleniu osobistym, czyli przyjemności. I do walki z tymi pożądliwościami osoby konsekrowane, a więc poszukiwanie Królestwa Bożego, przyjmują konkretną oręż do walki. Mianowicie są to ewangeliczne rady. Ewangeliczna rada czystości, ewangeliczna rada ubóstwa i ewangeliczna rada posłuszeństwa. Rada czystości to przede wszystkim miłość. A więc miłość zarówno w wymiarze duchowym, a więc miłość wobec Boga, ale również w wymiarze zewnętrznym, a więc czysty sposób patrzenia i czysty sposób działania, czystość intencji. I tutaj możemy powiedzieć, że osoby konsekrowane, ślubując ewangeliczną radę czystości na ziemi, zapowiadają to, co będzie w Królestwie Niebieskim, a więc ani się nie będą żenić, ani za mąż wychodzić. A więc tutaj możemy powiedzieć, osoby konsekrowane, poszukując oblicza Bożego tu na ziemi, wskazują nam na perspektywę życia wiecznego. Jeśli chodzi o ewangeliczną radę ubóstwa, no to mamy przede wszystkim wolność od zniewolenia światem materialnym. Dzisiaj trzeba by było jeszcze dodać wolność od zniewolenia światem materialnym, światem wirtualnym, ale również i światem osób. I wreszcie ewangeliczna rada posłuszeństwa na wzór Chrystusa, który posłuszny jest do końca woli swojego Ojca. Czyli posłuszeństwo to jest dyspozycyjność, czyli gotowość do drogi. I teraz zobaczmy, że w tym poszukiwaniu oblicza Bożego, poszukiwaniu Królestwa Niebieskiego, bardzo ważne jest osiągnięcie czystości serca. Dlaczego? Dlatego, że serce czyste to jest przede wszystkim serce kochające. Serce, które jest pełne gestów miłości i istotą właśnie jest poszukiwanie tego oblicza Bożego. Stąd też święty Augustyn mówi, stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Czyli miłość, która przemienia życie człowieka, nadaje sens. I takie poszukiwanie oblicza Bożego, poszukiwanie Królestwa Niebieskiego wiąże się przede wszystkim z czynnym zaangażowaniem
przemianę świata. To, co powiedzieliśmy na początku, czyli osoby konsekrowane, będące w drodze, czynią ten świat piękniejszym i starają się ten świat czynić lepszym. Zresztą zobaczmy, różnorodność charyzmatów zakonnych, ono wskazuje przede wszystkim na to, że osoby konsekrowane towarzyszą nam w różnych wymiarach naszego życia. A więc mamy choćby i osoby, które poświęcają się życiu kontemplacyjnemu, mamy osoby, które poświęcają się życiu apostolskiemu i mamy osoby, które towarzyszą nam poprzez zaangażowanie misyjne. Jest to z jednej strony naśladowanie Jezusa Chrystusa modlącego się, Jezusa, który wychodzi, uzdrawia, pociesza, ale również naśladowanie Jezusa, który jest nieustannie w drodze. Dlatego też celem poszukiwania, jak powiedzieliśmy, jest odkrycie oblicza Boga, znalezienie oblicza Boga i znalezienie oblicza ukochanej osoby. I w ten sposób rodzi się postawa kontemplacji. A więc poszukiwanie prowadzi w konsekwencji do zamieszkiwania. A więc zobaczmy, czyli to zamieszkiwanie jest tym momentem, w którym człowiek doświadcza miłości Pana Boga i tą miłość chce zatrzymać. I teraz zobaczmy, to zamieszkiwanie ukazuje nam między innymi scena przemienienia na górze Tabor. Jezus przemienia się wobec apostołów. I wtedy zobaczmy, że Piotr w imieniu Jana i Jakuba mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Odnalezienie miłości sprawia, że człowiek tę miłość chce zatrzymać, chce z tą miłością zamieszkać. Zresztą pięknym takim dopowiedzeniem do tej sceny przemienienia na górze Tabor: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, są słowa choćby z pieśni nad Piśmiami, gdzie słyszymy: mój miły jest mój, a ja jestem jego. Zatem spotkanie z miłością, ono owocuje przede wszystkim harmonią ducha i w konsekwencji wpływa na działanie zewnętrzne. I to spotkanie z miłością, mówimy w teologii duchowości, w mistyce, spotkanie z miłością rani. Rani, ale stwarza na nowo. To zranione serce miłością rodzi niesamowitą tęsknotę. Ale to zranione serce miłością sprawia, że nasze serce staje się podobne do serca Jezusowego. Dlatego osoby konsekrowane, doświadczając miłości Boga w swoim sercu, zaczynają tą miłością żyć i tą miłością dzielić się z innymi. I doświadczenie właśnie tej chwały Chrystusa przez apostołów, ono zachwyca. Zachwyca umysł i serce, ale zobaczmy, to doświadczenie przemienienia, doświadczenie zachwytu, ono mimo wszystko nie odrywa od pozostałych. Piotr mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. My jesteśmy. A więc tworzy się, zobaczmy, wspólnota. Tą wspólnotą jest też Kościół. Dlatego osoby konsekrowane, one są obecne w Kościele i są obecne dla Kościoła. Mają swoje miejsce, mają swoją przestrzeń. I teraz osoby konsekrowane, które są obecne w naszym życiu, zamieszkują, możemy powiedzieć, w Kościele, doświadczając tej miłości Pana Boga, one stają się znakiem miłującej i przemieniającej miłości Boga tutaj na ziemi. I teraz znak, zobaczmy, żeby spełniał swoją funkcję, spełniał swoją rolę, przede wszystkim musi być widoczny. Czyli znak winien stać we właściwym miejscu. Ale obok tego, że ten znak jest widoczny, ten znak ma być czytelny, a więc nie może powodować jakiejkolwiek dwuznaczności. Dlatego osoby konsekrowane
będąc znakiem miłującej i przemieniającej obecności Boga, przede wszystkim wskazują, informują i prowadzą. Wskazują konkretną drogę, informują o przebiegu trasy i prowokują do czego? Do postawienia konkretnych decyzji, do zmuszają niekiedy właśnie do tego, aby człowiek wybierał. Nie jest to łatwe. I dlatego w tym kontekście możemy mówić też o prorockim wymiarze życia konsekrowanego, czyli poszukując, zamieszkując, te osoby przede wszystkim wskazują na rzeczywistość życia nadprzyrodzonego. Czyli możemy powiedzieć, że osoby konsekrowane, będąc tu na ziemi, są jednocześnie narzędziem w ręku Boga. Możemy też powiedzieć, że prorok to przede wszystkim usta Pana Boga. Prorok przypomina, napomina, wskazuje, ale zarazem sam jest świadkiem obecności Boga tu na ziemi. Dlatego osoby konsekrowane są w ręku Boga, są do Jego dyspozycji. Stąd też tu na ziemi są zaczynem Królestwa Bożego. A więc zobaczmy, mamy ten pierwszy etap, a więc poszukiwania, ten dynamizm. Mamy ten etap zamieszkiwania, ten wymiar kontemplacyjny, ale jednocześnie wymiar prorocki. I teraz przechodzimy do tego trzeciego wymiaru, mianowicie wzrastanie. Było poszukiwać, odkrywać, zamieszkiwać i teraz wzrastać w miłości. Wzrastać w miłości to przede wszystkim przyjąć wezwanie do świętości. A świętość to przede wszystkim wierność. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na trzy przestrzenie realizacji wierności osób konsekrowanych, które wydają się dzisiaj bardzo aktualne i ważne. Na początku przede wszystkim jest to wierność wobec Boga, wierność wobec Jego słowa, wierność wobec powołania. Zobaczmy, ta wierność niejako sprzeciwia się wobec tego, co dzisiaj Ojciec Święty nazywa kulturą tymczasowości, pewnego rodzaju stylem życia określony jako życie na próbę, tymczasowość. Natomiast osoby konsekrowane, realizując swoją misję, powołanie, ukazują wierność wobec Pana Boga. Skoro Bóg jest wierny, to i człowiek odpowiada wiernością. Następnie wierność wobec Kościoła. To jest przede wszystkim wierność wobec nauczania, wierność wobec Ojca Świętego. Wierność również w tym zawiera się wobec zgromadzenia, konkretnego instytutu życia konsekrowanego. I wreszcie wierność wobec człowieka. To jest właśnie to towarzyszenie. Ta wierność wobec człowieka realizuje się na różne sposoby. Zresztą Ojciec Święty, wskazując na obecność pasterza we wspólnocie, możemy powiedzieć, że i również osoby konsekrowane są pasterzami, a więc towarzyszą nam. A więc ta miejsce ich jest na początku wspólnoty, by wskazywać drogę, pośród, by słuchać i na końcu czasem ktoś się zagubi, żeby mu pomóc. I teraz wierność wobec człowieka, ona realizowana jest poprzez tak zwane duszpasterstwo obecności. Bycie z człowiekiem i bycie dla drugiego człowieka. Stąd też osoby konsekrowane przypominają nam, że jeśli człowiek odnajdzie miłość, jeśli zamieszka w sercu Jezusa, to w tym momencie zaczyna się proces formacji. A więc zobaczmy, zaczynamy żyć Jego Słowem. I można tu powiedzieć, że nawiązując choćby do Lectio Divina, a więc na początku, gdy my bierzemy Pismo Święte do ręki, możemy powiedzieć, że my czytamy Słowo Boże. Ale przychodzi moment właśnie rozważania, medytacji, że później Słowo Boże zaczyna nas czytać. A więc patrzymy na swoje życie w perspektywie Słowa Bożego i możemy powiedzieć, że
Słowo Boże, ono rośnie wraz z czytającym. I z drugiej strony, jeśli chodzi o wzrastanie, obowiązuje też zasada świętego Jana Chrzciciela. Mianowicie, on ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. I w ten sposób na drodze naszej wiary, pielgrzymki do Królestwa Niebieskiego, dojrzewamy, stajemy się przede wszystkim ludźmi, którzy są odpowiedzialni. Odpowiedzialni za siebie, odpowiedzialni za innych, odpowiedzialni wreszcie za Kościół, który na tym etapie staje się naszą matką, Kościół staje się naszym domem, Kościół staje się naszą rodziną. Z drugiej strony jesteśmy świadomi, że człowieka, do którego jesteśmy posłani, również mamy jako dar i zadanie. I wszystko to dokonuje się według zasady świętego Augustyna. Jeśli Bóg jest pośrodku, wszystko inne jest na swoim miejscu. Wiemy doskonale, że jeśli człowiek stanie pośrodku, to później wokół człowieka zaczyna być coraz większy chaos. Jest to zatem na drodze wiary nieustanne przechodzenie od ja do my i tworzenie wspólnoty. I wówczas jako wspólnota wiary, przemieniona miłością Boga, oczekujemy przyjścia i Jego chwale. Krótkie podsumowanie. A więc osoby konsekrowane, żyjąc tu na ziemi, wskazują na Królestwo Niebieskie. To życie związane jest z zaangażowaniem. To zaangażowanie obejmuje trzy płaszczyzny: poszukiwanie, odkrywanie i zamieszkiwanie i następnie wzrost na drodze wiary. W tym wszystkim widzimy wielkie zaangażowanie, ponieważ nie mamy tu do czynienia z tą postawą taką oczekiwania i czuwania, ale z postawą dynamiczną. Na tej drodze osoby konsekrowane towarzyszą nam na drodze rozwoju wiary. I teraz najpiękniej możemy powiedzieć, że wzorem dla każdej osoby konsekrowanej, która jest w takim oczekiwaniu, w takim napięciu bycia tu i gdzieś tam już spoglądania w przyszłość, jest przede wszystkim Maryja, która jest oczywiście matką wszystkich powołań, jest formatorką. I ona pokazuje, jak najpiękniej oczekiwać na nadejście Królestwa Niebieskiego. Gdy spoglądamy na karty Pisma Świętego, widzimy, że Maryja, ona rozważała Słowo Boże, odkrywała je w swoim sercu, ale i też w kontekście życia codziennego był moment, że na drodze powrotnej ze święta Paschy z Jerozolimy Maryja zagubiła Jezusa. I ona nam towarzyszy właśnie w poszukiwaniu oblicza Jezusa. Maryja szukała Jezusa. Zagubiła Go w ciągu jednego dnia, 3 dni szukała, więc pokazuje nam, że to poszukiwanie oblicza wiąże się też z pewnego rodzaju cierpliwością, ale i wspomnianą wiernością. Później Maryja odnalazła Jezusa. Jezusa odnalazła w świątyni. Zamieszkała z Nim, ponieważ Maryja rozważała Jego słowo. Maryja była pierwszą uczennicą Jezusa i wreszcie wzrastała, formowała się w świetle Jego słowa. Proszę Państwa, w tym przedłożeniu starałem się wskazać na to, jak osoby konsekrowane oczekują nadejścia Królestwa Niebieskiego. I w tym oczekiwaniu te osoby konsekrowane nigdy nie są same. One są w Kościele i dla Kościoła, dlatego towarzyszą nam tu na ziemi, wskazując na perspektywę życia wiecznego. Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.